Od jakiegoś czasu, myślę, że tak z pół roku to trwa, mam taką nową zabawę, zajawkę, gry w taką fajną planszówkę. Ale mogę wam powiedzieć, że chodzi o to, że 6 zawodników rywalizuje o to, żeby zdobyć jak najwięcej zamków. No i to wydaje się proste. Najtrudniejsza część to jest metoda tej gry, mianowicie trzeba zawierać sojusze, a później mądrze zdradzać swoich sojuszników i zakładać nowe sojusze i tak w koło. Wygrywa ten, kto ma 6 zamków. Dziękuję, pozdrawiam. I teraz moi koledzy po pierwszych 2 grach, taki najdowcipniejszy chyba kolega, podszedł do niej i powiedział: Maciek, ty chyba nie rozumiesz do końca, o co chodzi w tej grze. Jako twój przyjaciel mam obowiązek, żeby teraz podejść do ciebie i powiedzieć ci, że nie o to chodzi, robisz bardzo źle. No bo ja nawiązywałem jeden sojusz na początku gry i trzymałem się go do samego końca. Choćby mnie zdradzał przeciwnik, choćby inni się śmiali, że właśnie tutaj chodzi o takie szybkie manewrowanie sojuszami. Ja cały czas trzymałem się swego. Nie dlatego, że chcę tutaj przedstawić się wam jako jakiś specjalny, moralny klejnot, tylko przemyślałem to na zasadzie teorii gier. Otóż w pierwszej, drugiej grze sromotnie przegrałem, ale dzisiaj już mamy na koncie z 15 pojedynków i mam bardzo, bardzo dobry bilans. Nie chcę powiedzieć najlepszy, bo potem zobaczą to w internecie, posypie się krytyka, że uzurpuję sobie w pierwsze miejsce na podium, ale idzie mi bardzo dobrze. Dlaczego? No właśnie dlatego, że moi koledzy, wszyscy inni, ci zawistni manipulatorzy, w tej grze oczywiście, stwierdzili, że jestem najlepszym materiałem na sojusznika, bo na pewno ich nie zdradzę. Już tam nie wnikają, czy to jest zabawa matematyczna z mojej strony, czy po prostu szczerość, jakaś tam odruch serca. Po prostu wiedzą, że Sadowskim warto mieć sojusz, bo on nie zdradzi. I to właściwie jest w skrócie teoria gier. Próbujemy w teorii gier przeanalizować swoje decyzje, biorąc pod uwagę własną korzyść. Tu naprawdę nie ma aż tak dużo altruizmu, jakby się wydawało. I robimy to w sytuacji nie samodzielnej gry w Tetrisa w czterech ścianach samotności, tylko robimy to w jakiejś tam grupie, czyli inni ludzie mają na nas, oddziałują na nas i nasze ruchy również oddziałują na innych ludzi. Mój tytuł jest taki, jak mądrze wygrywać, i wydaje się, że nawet w klubie komediowym, gdzie pewnie byłoby mi wolno trochę pożartować, kiedy stoi przed wami 30-latek i próbuje zdradzać sekret tego, jak mądrze wygrywać, no to jest przynajmniej śmieszna, a w najgorszym wypadku zakrawa jakąś arogancję. Więc ja spróbuję dzisiaj sam strategicznie się zachować i wdrapię się na barana wielkich mistrzów, jak na przykład Sokratesa, i spróbuję przemyślić to, co mam dzisiaj do powiedzenia, będąc ambasadorem de facto ich koncepcji. Sokrates, oprócz tego, z czego go znacie, z czego zasłynął, był bardzo dzielnym żołnierzem. Brał udział chyba w 3 bitwach. Na pewno brał udział w bitwie pod Delium, w której Ateńczycy zmierzyli się z Beocjanami. I to już sobie sami sprawdzicie, jak zakończyła się walka. Natomiast Sokrates na uczcie, w czasie uczty, o której pisze Platon, mówi swoim przyjaciołom przy stole: słuchajcie, przed bitwą pod Delium z pewnością każdy żołnierz, sami byście zachowali się tak samo, myślał sobie, co będzie jutro. Albo wygramy, albo przegramy. Albo trafimy do niewoli, albo odniesiemy rany, albo wygramy i okryjemy się chwałą na wieki. I taki żołnierz, wcielmy się na chwilę w jego rozumowanie, mówi Sokrates, taki żołnierz ma następującą... Następujący zbiór opcji przed sobą. Po pierwsze, może pomyśleć: dobrze, z pewnością jest taka szansa, że wygramy. No ale jeżeli wygramy, no to okryje się chwałą, będzie wspaniale. Natomiast również jest pewna szansa, że mimo tego, że wygramy, ja akurat zginę. Może być też tak, że przegramy, no i wówczas mam wielką szansę, z wielkim prawdopodobieństwem zginę albo odniosę rany. A umówmy się, jeżeli wygramy, wojska ateńskie wygrają, to niespecjalnie jest dlatego, że ja dzielnie walczyłem, tylko że kolektyw był silny, więc gdyby mnie nie było na tym polu bitwy, gdybym na przykład dzisiaj zdecydował zwinąć mój mały obozik i pojechać w drugą stronę, nie na jutrzejsze pole bitwy, to mam szansę przeżyć. Oczywiście jestem uciekinierem, w związku z tym, jeżeli moi przyjaciele wygrają, no to wówczas nie będę mógł wrócić do Aten, okryję się wielkim dyshonorem. Ale jeżeli moi przyjaciele przegrają, a ja ucieknę z pola bitwy, wówczas przeżyję. I w moim ocenie w sytuacji jest to większa wartość niż cieszyć się wielką sławą przez całe życie. Wolę po prostu przeżyć. Tak może sobie pomyśleć żołnierz. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że właściwie tak racjonalny ogląd sytuacji podpowiadałby to rozwiązanie. Uciekaj, nie myśl o przyjaciołach, walcz.
Ale z drugiej strony Sokrates, czy ten inny hipotetyczny żołnierz bitwy pod Delium, dzień przed pojedynkiem, potyczką, musi również pomyśleć o tym, że nie jest sam, że dokładnie takie samo rozumowanie może przyjść do głowy żołnierzowi numer 2, żołnierzowi numer 3 i 4. Więc już nie będzie jeden żołnierz, którego ubyło na polu bitwy, ale 2, 3 czy 10. I teoria gier dlatego wydaje się bardzo takim fascynującym zjawiskiem intelektualnym, że wszyscy oni, gdyby zdecydowali się na ucieczkę, zginęliby, gdyż wojska beocjańskie po prostu posuwałyby się do przodu w stronę Aten coraz bardziej i coraz bardziej i gdyby, jeżeli nie uciekną statkami gdzieś na wybrzeże Azji Mniejszej, to po prostu wszyscy zginą. Także zachowanie kolektywne, współpraca, chociaż obarczona znacznym ryzykiem, wydaje się w sytuacji konfrontacji zbrojnej najlepszą decyzją. No, to jest przykład historyczny, a właściwie prehistoryczny, bo tam Sokrates 2,5 tysiąca lat temu. Mamy przecież przykłady z popkultury. Mnie bardzo podoba się taki krótki fragment, kilkuminutowy z Pięknego Umysłu, filmu z Russellem Crowe, gdzie właśnie Russell Crowe się wciela w rolę tego przystojnego mężczyzny na zdjęciu, Johna Nasha, noblisty. I John Nash, wyobrażony przez Russella Crowe'a w tym filmie, idzie z kolegami do kantyny studenckiej napić się czegoś po zajęciach. No i widzą po drugiej stronie sali grupę pięknych dziewczyn. Jedna z tych dziewczyn, widzimy to w toku krótkiej wymiany zdań, podoba się wszystkim panom najbardziej. No i to są bardzo wykształceni ludzie, matematycy, socjolodzy. Mówią, zachowajmy się jak Adam Smith i po prostu zawalczmy. Niech konkurent najlepszy wygra. I zdobędzie serce, czy tam, nie wiem, 5 minut, może tyle, nie serce, tej najpiękniejszej kobiety i chwilę z nią porozmawia. I John Nash w tym momencie jest bardzo znerwowany, jest taki jak on, ręce mu latają, zachowuje się trochę jak mówca TED-u na scenie, jest bardzo niepewny tego, co będzie za chwilę, ale nagle genialny pomysł przychodzi mu do głowy i mówi, zaraz, a gdybyśmy zachowali się jednak w sposób kolektywny i nie myśleli o naszym interesie w sensie 0 albo 100%, czyli albo wygram i będę cały ten wieczór z tą piękną kobietą, albo przegram i po prostu będę musiał zająć się czymś innym. Tylko pomyślmy w ten sposób. Może każdy z nas powinien podejść i zatańczyć, porozmawiać z tymi koleżankami tej, naszym zdaniem, najpiękniejszej kobiety. Wówczas ona spadnie z tego piedestału królewny, będzie musiała ona przewartościować swoją strategię, a my będziemy na pewno w ciekawych konwersacjach do końca wieczoru. I John Nash jest być może takim najciekawszym przykładem, no bo dotyczy to uwodzenia, czyli tego, w jaki sposób znaleźć osobę, z którą chce się żyć i którą się bardzo kocha, więc rzecz przypuszczalnie najważniejsza. I tych sporów takich teoriogrowych, konfliktów teoriogrowych jest mnóstwo. No wy pamiętacie doskonale tą przypowieść o królu Salomonie, kiedy zyskał przydomek, że jest mądrym królem, już został legendą. No, stał się częścią legendy i to biblijnej, apokryficznej. Mianowicie przychodzą do Salomona dwie kobiety, sługa przynosi dziecko i obie kobiety mówią, to dziecko jest moje. A Salomon ma trudne zadanie arbitra i musi rozsądzić, komu dziecko przyznać. Jego pomysł również teoriogrowy, zaraz wyjaśnię, jest taki, prosi sługę, żeby przyniósł miecz i przemawia do kobiet. Zaraz przetnę to dziecko i każda z was zostanie po połowie. No i wówczas ta kobieta, która jest uzurpatorką i to nie jest rzeczywiście jej dziecko, mówi, dobrze, wolę mądry królu, żebyś przeciął to dziecko na pół, nie chcę, żeby ta druga mogła cieszyć się dzieckiem, wolę już, żebyśmy każda miała po martwej połówce. A ta druga, prawdziwa matka, mówi, nie królu, ja w takim razie wolę, żeby już tamta, chociaż cały czas potwierdzam, ona jest oszustką, żeby ona opiekowała się dzieckiem, większą wartością, właśnie teoria gier, inny poziom sukcesu, większą, czy tam wygranej osobistej, większą wartością dla mnie jest przeżycie tego dziecka, niż to, żebym ja się nim opiekowała. No i Salomon już nie ma wątpliwości, mądry król rozpoznał szybko, kto oszukuje, jak to mówi prawdę. Zobaczmy, czy teoria gier jest w stanie podpowiedzieć nam najbardziej logiczną postawę, taką postawę, która najbardziej pomaga nam wygrać w życiu, czy wygrać życie. Wiem, że znowu to brzmi patetycznie, ale może, żeby właśnie spuścić trochę powietrza z balonika, powiem o swoim takim innym doświadczeniu, mianowicie organizacja, którą prowadzę, nazywa się ona Startup Hub Poland i pomaga inżynierom, wynalazcom, takim ludziom zupełnie szalonym, komercjalizować swoje wyniki badań naukowych w Polsce. No to jest taka organizacja, która często stoi przed następującym wyzwaniem. Przychodzi taki właśnie naukowiec z Polski, czy ze wschodu, czy jakiś polski emigrant i mówi, słuchajcie, mam świetny wynalazek, wiem jak leczyć ludzi we wczesnym stadium raka, ale nie mogę wam pokazać tego wynalazku, musimy podpisać umowę o poufności, no bo wy moglibyście ukraść mi ten wynalazek, dać jakiemuś innemu swojemu zaprzyjaźnionemu fizykowi, profesorowi nanobiologii,
nanochemii, żeby on to sam skomercjalizował i będziecie wtedy wygracie na moim kosztem. Ja będę z zerem. No więc podpiszcie ze mną umowę o poufności. My się nie chcemy na to zgadzać i właśnie tłumaczymy trochę teorię ogrowo. Mówimy, kochany, tam Maćku, Mariuszu, Juri, Katia, ktokolwiek. Jeżeli my byśmy zdradzili dzisiaj ciebie, rzeczywiście jednostkowo byśmy wygrali i jutro byśmy mieli bardzo ciekawą, obiecującą technologię pod naszymi skrzydłami, a ciebie za burtą. Ale pomyśl sobie, nie jesteś jeden, a my też nie jesteśmy sami. Obserwują nas ludzie. Czy myślisz, że ktoś inny przyszedłby do nas i chciał w ogóle z nami współpracować, gdybyśmy mieli doświadczenie pokazane publicznie tego, że ukradliśmy komuś technologię? No i najczęściej taka, już nie chcę teraz was przekonywać, nie podpisujemy żadnego NDA ani żadnej umowy o poufności, ale bardzo takie rozumowanie trafia do ludzi, jeżeli tylko wystarczająco długo o tym pomyślą, o tym, co można zyskać w długiej perspektywie i co można stracić. John Nash i doświadczenia mądrego króla Salomona czy Sokratesa podpowiadają nam, jak sądzę, kilka istotnych rzeczy takich z życia wziętych. Po prostu rzeczy, które można przekuć własne zachowania, postawy w taki najlepszy pomysł na samego siebie. Propozycja jest następująca. Chciałem się z nią z wami podzielić. Wtedy jest dobrą okazją, żeby się dzielić rzeczami, że empatia zamiast arogancji być może jest najlepszą strategią. Co to znaczy? No czasami przystępujemy do jakiegoś nierównego konfliktu i wydaje nam się, dobra, pozamiatane. Ja jestem świetny, mój przeciwnik jest słaby, po prostu zmiażdżę go, zdruzgoczę i biorę całą pulę. Być może lepiej jest spojrzeć jego oczami, zastanowić się, co on myśli o nas. On myśli, hej, ten mój przeciwnik jest naprawdę dobry, pewnie zdruzgocze mnie, zniszczy i weźmie całą pulę. I również on zachowa się dużo bardziej agresywnie. Fajniejszy jest długi marsz niż szybki wyścig na setkę. Okej, to znaleźliście na slajdzie. To wówczas wszyscy uczestnicy tego konfliktu niesymetrycznego mogą więcej zyskać. Będą współpracować i każdy z nich zrezygnuje. Ja zrezygnuję arogancko z postawy mistrza, on zrezygnuje z postawy defensywnego, walczącego właściwie o wszystko słabszej strony i będziemy mogli uzyskać dużo większą sumę korzyści w następnym rozdaniu, bo przecież gry się powtarzają. No gdyby było tak, że mamy apokalipsę zapowiedzianą na jutro na 16, to wiadomo, że postawy egoistyczne mogłyby przeważać. Ale jeżeli nie mamy tej postawy egoistycznej, jeżeli nie mamy tej perspektywy końca świata za chwilę, to myślę, że możemy zachować się dużo częściej w kategoriach właśnie współpracy i empatii niż w kategoriach takiego egoistycznego walczenia o każdy, przepraszam za brzydkie sformułowanie, ochłap czy każdy sukces. Łyżeczką w towarzystwie, a nie chochlą samemu. No też, tego uczy John Nash, tego uczy Sokrates. Ograniczmy trochę nasze oczekiwania, nie idźmy na 100%, tylko weźmy 80% z przyjaciółmi. Naprawdę zasada synergii to nie jest humbug, można o tym też poczytać. 1+1 nie zawsze równa się 2. Wiem, że na uniwersytecie już nie będę mógł jutro pójść i tam się pokazać, ale to czasami równa się 3 po prostu. Wspólnie można zrobić rzeczy, których samodzielnie nie da się wykonać. No i nie istnieją pojedynki solowe. Pamiętajcie, szanowni moi przyjaciele TEDowcy, że zawsze jesteśmy obserwowani. Jedno zachowanie agresywne, jedno zachowanie egoistyczne może ciągnąć się za nami bardzo, bardzo długo. Będziemy w różnego rodzaju układach, w różnego rodzaju grach, nie tylko tych planszówkach, czy nie tylko w pracy z naukowcami, czy na uniwersytecie, w różnych rozlicznych sytuacjach. Będziemy w sytuacjach związków nawet, które są chyba najważniejsze i będziemy musieli sobie w czasie tych związków zadać pytanie, czy jeden egoistyczny, niefajny ruch będzie chodził za nami jak klątwa przez długie miesiące albo lata. Dlatego na ostatnim slajdzie właśnie wybrałem tych żołnierzy dzielnych, achajskich, którzy szykują się do boju i jakby kontrpropozycje, czyli małżeństwo nasza z piękną Alice. Jest to dowód na to, że jednak oczywiście nie znam biografii naszej aż tak dobrze, to nie jest moja dyscyplina, żeby tak studiować biografię ludzi, ale nie wiem, czy reżyser pięknego umysłu nie wymyślił tego spotkania w barze jako takiej dobrej metafory, ilustracji tego, dlaczego teoria gier jest naprawdę fajna, no bo można właśnie poznać kogoś interesującego. No John Nash dowiódł, że można poznać i z Alice wzięli ślub. Wydaje się, moja ocena, że była to większa zdobycz w jego życiu niż Nagroda Nobla z ekonomii, więc podsumowując, chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, może już taką mniej romantyczną, a bardziej rzeczową. Sokrates na uczcie opowiada o bitwie pod Delium. Opowiada o tym, jakie rodzaje zachowań, jakie strategie może podjąć żołnierz przed dzień walki. Ale Sokrates to jest przewrotny umysł. On nie chce nam wszystkiego powiedzieć, albo Platon po prostu ukrywa konkluzję. Prosi, żebyśmy sami je sobie przemyśleli.
Co by było, gdyby ci wszyscy żołnierze zachowali się jak ten egoistyczny uciekinier? Nie tylko ateńscy, ale także boocjańscy. Wówczas w ogóle nie doszłoby do konfliktu zbrojnego, wszyscy by się rozeszli bez żadnej rany, bez szansy na to, że ktoś zostanie wzięty w niewolę albo zginie. I być może dałoby się rozwiązać ten konflikt jakoś inaczej. Tego serdecznie Wam życzę, a za Waszą uwagę ogromnie dziękuję.